Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie, równie serdecznie znakomitego mojego kolegę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Jacek Jaźwierski. Będzie dzisiaj występował w naszym całorocznym cyklu Mroczne sprawy oświecenia, który zaczęliśmy już w październiku i który przedstawi Państwu wykład o tytule, który Państwo widzą. Wykład nie będzie tylko o Alpach, które Państwo widzą, ale w gruncie rzeczy jednej z najważniejszych przemian, jakie w uczuciowości, mentalności, myśli europejskiej w wieku XVIII zachodziły. Jesteśmy dziedzicami tej przemiany do dzisiaj. Pan doktor Jaźwierski zajmuje się między innymi właśnie myślą estetyczną, filozofią, teorią sztuki w wieku XVIII przede wszystkim angielską. Poświęcił jej szereg publikacji, w tym polskie wydanie przekładu i w opracowaniu naukowym najsłynniejszego malarza brytyjskiego i teoretyka sztuki jednocześnie tego stulecia, czyli Joshua Reynoldsa. Jemu poświęcił także osobną monografię naukową. Publikował poza tym właśnie bardzo wiele o rozmaitych aspektach, głównie właśnie angielskiej myśli estetycznej, teorii, filozofii sztuki, zajmując się jednocześnie także problemami metodologii historii sztuki, ale na naszą prośbę o wzięcie udziału w naszym cyklu odpowiedział właśnie takim tematem, jak wiem, jednym ze swoich ulubionych, właśnie dotyczącym tego zagadnienia przeżycia estetycznego i w ogóle właśnie przemian w przeżywaniu fenomenów natury i kultury, także jakie zachodziły właśnie w wieku XVIII. A że Alpy są tutaj takim jednym z najbardziej chyba oczywistych, a jednocześnie fascynujących chyba wątków w tej przemianie, no to o nich będziemy dzisiaj mówili. Chciałem Państwa zaprosić już od razu na kolejne przedsięwzięcia Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską, który reprezentuję. Jutro możemy Państwa widzieć tuż obok, czy w Pałacu Myślewickim, od tejże samej godziny 18:00. Z czwartki co miesiąc mniej więcej mamy nowe medytacje filozoficzne. Jutro takie właśnie spotkanie i dyskusja wokół myśli Martina Heideggera właśnie w filozoficznym gabinecie Pałacu Myślewickiego, bo już ten pałac się od kilku lat właśnie związał z tymi dyskusjami filozofów, zwłaszcza młodych filozofów polskich. A to jest cykl też zresztą, który toczy się już od kilku miesięcy aż do czerwca, nowe medytacje filozoficzne. A we wtorek zapraszamy Państwa na spotkanie literackie w cyklu poetyckim Ja, czyli Kto? Spotkania dotyczące poezji dawnej i współczesnej, tym razem z poezją Adama Mickiewicza spotkamy się w towarzystwie profesora Jerzego Bralczyka, który Mickiewiczem się nie tylko jako specjalista zajmuje i myślę, że też będzie to fascynujące spotkanie. We wtorek 18:00 również, to jest pora tych poetyckich spotkań. Mają Państwo tutaj do dyspozycji w przedsionku także te programy tych naszych cyklów, także muzycznego i historycznego. One w lutym również powracają, także zapraszamy Państwa na te kolejne właśnie środy. W środy są wykłady albo mroczne, albo muzyczne, albo historyczne, właśnie w tych trzech cyklach i teraz dość regularnie już do czerwca one się będą odbywały. Jeszcze na koniec Państwu winien wyjaśnienie, bo niektórzy z Państwa mogli może jakiś czas temu jeszcze widzieć taką zapowiedź, ona potem została anulowana, ale spodziewaliśmy się, że dzisiaj z tym wykładem powiążemy też promocję książki, która wyszła, już się ukazała. A to jest drugi tom Oświeceniowej Republiki Władców, czyli właśnie tom powykładowy, po takich środowych wykładach. Ten cykl toczył się od kilku lat już tutaj i zakończył się. Pierwszy tom się ukazał rok temu, drugi kilkanaście dni temu, ale z powodów formalnych nie udało się po prostu tego nakładu na dzisiaj uzyskać. Musieliśmy się z tej promocji na dziś wycofać. Myślę, że przy lutowym wykładzie uda nam się ją przeprowadzić jako taki element, że tak powiem, towarzyszący
naszym wykładom, za co przepraszamy, a zapraszamy jednocześnie do przyjrzenia się tej publikacji dwutomowej. Staramy się, żeby te cykle wykładowe właśnie były każdorazowo następnie publikowane w formie książek naukowych, bogato ilustrowanych i myślę, że pięknie wydanych. Panie doktorze, drogi Jacku, wielkie dzięki za przybycie w zimie zwłaszcza. I Państwu również za przebicie się przez park w tę porę trudną dzisiaj. No ale trochę śniegu na Alpach mamy przynajmniej jeszcze, także możemy zaczynać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie przyszli. Mimo fatalnej pogody, ja nie ukrywam, że na mój wykład bym nie przyszedł. Więc mamy około godziny na to, żeby przyjrzeć się właściwie wbrew tytułowi nam samym, bo my zbyt często zapominamy, że takie dyscypliny jak estetyka natury czy w ogóle humanistyka zajmują się nami, że to my jesteśmy właściwie ich przedmiotem i że dzieje nas samych, naszego myślenia, ale też naszego przeżywania świata są ich przedmiotem, więc już teraz, jeśli Państwo pozwolą, ja zasiądę i będziemy już zaczynali. Więc wydaje mi się, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że z pewnie nielicznymi wyjątkami wszyscy lubimy góry, że góry nam się podobają, że w górach doznajemy jakichś wzruszeń, że jeździmy tam, trudzimy się po coś jednak. Nie dalej jak wczoraj byłem na spacerze i z tyłu na takim terenowym samochodzie widziałem naklejkę: w górach jest wszystko to, co kocham. Jakoś to oddaje nasz stosunek do gór. I rzeczywiście, nie wiem jak Państwo, ja lubię góry. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten trud, który wkładamy w górskie wycieczki, wyprawy, niekoniecznie na same szczyty, jest zupełnie bezinteresowny. Znaczy, no, poza tym, że niektórzy z nas chodzą w góry dla sportu, to jednak lubimy ten rodzaj przeżyć, lubimy ten rodzaj takich niepokojących wzruszeń. No właśnie, stajemy gdzieś tam, albo na szczycie, albo na przełęczy, gdziekolwiek właściwie i doznajemy wzruszeń, doznajemy przeżyć, coś się z nami dzieje. Czasami uważamy, że te przeżycia są takie zupełnie naturalne, że oto wyrwaliśmy się w góry, że gdzieś tam na nizinach zostawiliśmy całą cywilizację, że oto dotykamy czegoś pierwotnego w nas. Otóż nic bardziej mylącego. Te nasze wzruszenia, te nasze doznania mają swoją historię i ta historia jest stosunkowo nieodległa. Liczy mniej więcej 300 lat i sięga gdzieś końca czy przełomu wieku XVII i XVIII. Wcześniej ludzie się górami nie interesowali. Wcześniej nikt w górach nie doznawał niczego przyjemnego. Góry uchodziły za rodzaj właściwie takiego ogromnego, kolosalnego złomu. Były przeszkodą na drodze do Włoch. Uciążliwym murem, który trzeba było przebyć, żeby się dostać do siedliska kultury, jakim jednak były Włochy wciąż w XVIII wieku. I XVII-wieczna literatura podróżnicza i XVII-wieczni podróżnicy, jeżeli jeździli przez góry albo jeździli przez Alpy w szczególności, to właściwie pozostawiali, albo w ogóle o nich nie pisali, po prostu pomijali je milczeniem. Tak się zastanawiałem, do czego by porównać ten XVII-wieczny stosunek do Alp. Wydaje mi się, że to było trochę tak jak z naszym stosunkiem do terenów poprzemysłowych.
że się lepiej ominąć, że to nie jest nic ciekawego, że to no, ewentualnie, jeżeli musimy, to popatrzymy, ale generalnie wolelibyśmy zapomnieć. Więc to, wydaje mi się, był tego rodzaju stosunek do gór. Więc na przykład słynny podróżnik brytyjski Thomas Coriat, który no, zjeździł nie tylko Europę, ale również Azję, pisał, że w górach właśnie jest tylko strach, że przez góry trzeba przejechać, ale że tam jest strasznie, tam jest groźnie i że podróż przez góry jest ryzykowna, że spadają kamienie, że można samemu spaść. Więc to był właśnie jedyny kłopot z górami. Z kolei Richard Lascelles to tylko takie no, dwa przykłady z całej masy literatury podróżniczej XVII wieku, który napisał pierwszy przewodnik angielski po Włoszech. On właśnie podaje tylko i wyłącznie suche informacje. Odległość z miejsca do miejsca, gdzie są gospody, gdzie są jakie przejścia, nic więcej. Nic go w ogóle nie interesowało. I właściwie pierwszym dokumentem, który mówi o zainteresowaniu górami w sensie, który my nazywamy estetycznym, pochodzi z roku 1688 i to jest od razu wypowiedź taka niezwykle, można powiedzieć, dojrzała i pełna. I autorem jest John Dennis, który no, odbywał Grand Tour do Włoch, czyli taką podróż edukacyjną i na prośbę przyjaciela opisał swoje przekraczanie Alp i doświadczenie z przekraczania gór. I ja pozwolę sobie zacytować Państwu dwa fragmenty, ponieważ one są dla nas niezwykle ważne. To jest, można powiedzieć, taki trochę akt założycielski estetyki gór, czyli patrzenia na świat z przyjemnością, tyle tylko, że ta przyjemność, jak zaraz się okaże, była bardzo, bardzo specyficzna. Dennis pisał tak z Turynu, a więc bardzo świeżo po swojej wędrówce przez Alpy. Rankiem weszliśmy do Savoyu i przeszliśmy przez szczyt Ajebeyet. Wejście nie było trudne, ponieważ droga wiła się wokół góry. Lecz gdy tylko pokonaliśmy połowę wzniesienia, niezwykła wysokość, na jakiej się znaleźliśmy, skała wisząca groźnie nad nami i przeraźliwa głębia przepaści i ryczący w dole strumień ukazały nam widok nowy i zupełnie zdumiewający. Po drugiej stronie strumienia wznosiła się góra równa naszej, a oddalona od nas o jakieś 30 jardów. Jej skaliste urwiska, któreśmy na poły jeno dostrzegali przez mglistą szarość chmur, otwierały niekiedy przed nami straszliwy prospekt. Czasem znów jej czoło jawiło się gładkie i piękne, niby równe, najżyźniejsze doliny. Tak odmienne były różne jej partie. W tym samym miejscu natura objawiała zarówno swą bujność, jak i surowość. Tymczasem dotarliśmy dosłownie na skraj zguby. Jedno potknięcie i za jednym razem tracisz życie swe i swe doczesne szczątki. Świadomość tego wszystkiego zrodziła we mnie sprzeczne poruszenia. Przyjemną trwogę, radosne przerażenie. Także w tej samej chwili, gdym się nieskończenie radował, trząsłem się ze strachu. To jest próba... Dennis był literatem, Dennis był trochę poetą, Dennis był krytykiem literackim i teoretykiem poezji. Człowiekiem, który ze słowem pisanym był za pan brat. Ale on też miał kłopoty z opisaniem swoich przeżyć. I właściwie odkrył, że te przeżycia w kontakcie z górami są właśnie paradoksalne. Że z jednej strony
czujemy grozę, czujemy strach, czujemy lęk zupełnie realny, bo no, rzeczywiście w górach można zginąć. Z drugiej strony jednak odczuwamy jakąś niezwykłą, głęboką przyjemność. I że właściwie to przeżycie z obcowania z górami jest połączeniem, takim bardzo dziwnym połączeniem tych dwóch sprzecznych uczuć. A więc z jednej strony strach, z drugiej strony rozkosz. I to jest, można powiedzieć, taka wczesna proklamacja formuły, paradoksalnej formuły, która będzie przez cały wiek XVIII towarzyszyła się wszystkim wędrowcom, jak zobaczymy przez Alpy. I jeszcze drugi fragment z tego listu Johna Dennisa, on jest równie istotny i równie ważny. Dennis pisał tak. Gdyby góry te rzeczywiście powstały u zarania świata, jak długo sądzono, i natura zamierzyła je tylko jako szaniec okalający jej włoskie ogrody, wówczas moglibyśmy słusznie o niej powiedzieć to, co mówi się o wielkich geniuszach, że jej niedbałość, swawola i zuchwałość tworzą dzieła najbardziej godne podziwu. Wydaje się bowiem, że Alpy zamyśliła i stworzyła w szale. Przepraszam Państwa. I że porusza nas tym mocniej, im mniej stara się sprawić nam przyjemność. Prawda. Zachwycają mnie widoki wzgórz i dolin, kwitnących łąk i szemrzących strumieni. Jednak ich rozkosz zgodna jest z rozumem i stwarza jedynie okazję do kontemplacji. Tymczasem widok Alp wzbudza w nas rozkosz wszechogarniającą. I jakże niezwykłych dostarcza ona porywów, skoro jest złączona ze zgrozą, a niekiedy niemalże z rozpaczą. Gdyby jednak góry te nie były dziełem stworzenia, lecz destrukcji, kiedy sklepienie ziemi pękło z potężnym hukiem i runęło w przepastną czeluść, wówczas te ruiny dawnego świata byłyby największym cudem tego nowego, bo nie tylko są ogromne, ale i okropne, odrażające i upiorne. Więc Dennis, to jest niezwykle ciekawy fragment, ponieważ Dennis nawiązuje tutaj do dywagacji geologiczno-teologicznych. Geologia była w XVII wieku wciąż uprawiana pod egidą teologii. I zastanawiano się nad historią Ziemi właściwie niemal wyłącznie przez pryzmat tekstów biblijnych i historii świętej. I właściwie były dwie konkurencyjne teorie. Jedna mówiła, że to Bóg w akcie kreacji stworzył góry. Druga mówiła, że to chyba niemożliwe, żeby Bóg stworzył coś tak koszmarnego. W związku z tym uznano, że góry były tworem upadku ziemi po potopie. A zatem, że no, w momencie tej globalnej katastrofy na skutek ludzkiego grzechu, którą Pan Bóg spuścił na ziemię, między innymi powstały góry jako kara, można powiedzieć, dla ludzi za ich nieposłuszeństwo. Więc Dennis mówi właśnie wszystko jedno. Niezależnie od tego, czy to Bóg stworzył góry, czy też góry powstały na skutek totalnej geologicznej katastrofy, to dostarczają one nam niezwykłej przyjemności, której nie da się porównać z niczym. I on tutaj dokonuje pewnego rozróżnienia, które znów jest dla nas niezwykle istotne. Mianowicie mówi, że podobają mu się łąki, doliny i takie łagodne, powiedzmy, krajobrazy i że one są zgodne z rozumem i służą kontemplacji. A zatem, że to jest właściwie, on nie używa tego słowa, ale mógłby powiedzieć, że podobają mu się krajobrazy piękne. Ponieważ zgodność z rozumem i przydatność do kontemplacji to jest definicja piękna.
Arystoteles jeszcze w Poetyce mówił, że tragedia jest piękna wtedy, kiedy da się objąć rozumem i kiedy jest dostosowana gdyby do naszych możliwości percepcji. Natomiast jeżeli coś przerasta nasze możliwości percepcji, to piękne po prostu nie jest. Arystoteles mówi, że no, przepraszam, to nie jest piękne i koniec. Właściwie na tym się jego teoria poezji kończy. I właśnie w tym miejscu, można by powiedzieć, zaczyna Denis. A więc mówi, że owszem, są krajobrazy piękne, które jesteśmy w stanie objąć rozumem i które jesteśmy w stanie kontemplować, bo są przyjemne i łagodne. Ale są też krajobrazy, które piękne nie są. Nie są piękne, a mimo to są przyjemne, ale przyjemne w sposób, powiedziałbym, przewrotny. I ta przewrotność albo paradoksalność jest źródłem tego specyficznego doznania, które szybko, bo już Denis, a za chwilę również inni myśliciele, teoretycy i krytycy nazwali uczuciem wzniosłości. I jak Państwo widzą, Denis miał kłopot z opisaniem Alp. On we fragmencie tego listu, którego ja tutaj Państwu nie cytuję, mówił temu przyjacielowi, że właściwie brak mu słów, żeby opisać swoje przeżycia, że te góry dostarczają tak jakby wszechogarniających wzruszeń, że po prostu brak słów. Rozum nie jest w stanie sobie poradzić przy pomocy języka z tym, czego człowiek doświadcza. I żeby opisać jednak te przeżycia, sam Denis, a potem inni, sięgnęli do teorii wzniosłości spisanej w pierwszym wieku naszego wieku przez niejakiego Longinosa. My nie do końca wiemy, kim on był. W Polsce on figuruje jako pseudo-Longinos, mniejsza o to. On dla nas jest ważny jako książka, można by powiedzieć. Rękopis tej jego teorii wzniosłości, która była teorią retoryczną, bądź literacką, jak kto woli, odnaleziono w XVI wieku. I powiedzmy, że od końca wieku, czy od połowy wieku XVII on stał się własnością wszystkich zainteresowanych poezją i literaturą. I Longinos pisał traktat retoryczny. Retoryka jest sztuką przekonywania. Ale Longinos wyróżnił pewien sposób retorycznej wypowiedzi, który nie odwołuje się bezpośrednio do rozumu. A więc nie chce retor przy pomocy wzniosłej wypowiedzi nikogo przekonać. A więc nie posługuje się logiczną argumentacją po to, żeby uzyskać pewien efekt czy cel swojej wypowiedzi, ale odwołuje się do środków, które Longinos nazywa wzniosłymi, a więc takimi, które mają zawładnąć właściwie słuchaczem. I Longinos mówi tak, bo górność, czyli wzniosłość, nie przekonywa słuchaczy, tylko ich zachwyca. A to, co zdumiewa ze wstrząsającą siłą, zawsze bierze górę nad tym, co przekonywa i podoba się. Jako że zdolność przekonywania jest przeważnie w naszej mocy, górność zaś niesie z sobą taką władczość i przemoc nieodpartą, że podbija każdego słuchacza. A zatem można powiedzieć, że wzniosłość zawiesza naszą zdolność rozumienia. Sprawia, że przestajemy myśleć, że jak gdyby poddajemy się temu, kto mówi i że on zaczyna władać nie tylko naszym rozumem, ale naszymi uczuciami, naszą wyobraźnią. Że ta jego mowa właściwie zawiesza nasze zdolności poznawcze i że słuchamy jak oniemiali.
nie jesteśmy w stanie właściwie polemizować, nie znajdujemy słów, żeby odpowiedzieć, czujemy się zawładnięci i koniec, i koniec. Opada nam szczęka, mówiąc kolokwialnie. I to jest mechanizm psychologiczny, do którego między innymi Denis, a także Joseph Addison odwołali się po to, żeby spróbować zdefiniować i opisać to nowe doświadczenie, którego doświadczali w obliczu gór. A zatem można powiedzieć, że dokonano pewnego transferu, zresztą nie pierwszego i nie ostatniego, w dziejach namysłu nad sztuką i w dziejach namysłu nad estetyką, transferu z retoryki do estetyki. Zapożyczono pojęcie wzniosłości i zapożyczono mechanizm psychologiczny, który służy opisaniu tego, co dzieje się z nami, kiedy patrzymy. Tu patrzymy, tam słuchaliśmy, ale właściwie dzieje się z nami to samo. Stoimy w obliczu czegoś wielkiego. Tam wielkiej myśli, wielkiej idei, wielkich słów. Tutaj wielkiego widoku. Widoku, który jest tak ogromny, że właściwie zawłada nami. I Joseph Addison w 1712 roku, w takim niezwykle istotnym cyklu esejów pod tytułem Rozkosze wyobraźni, czy o rozkoszach wyobraźni, które wydrukował w wydawanym przez samego siebie czasopiśmie Spectator, między innymi zajął się opisywaniem naszych doświadczeń w kontakcie z naturą, doświadczeń czysto wizualnych. A więc co się z nami dzieje wtedy, kiedy patrzymy na naturę? I Addison pisze tak. Zacznę od omówienia rozkoszy wyobraźni, które biorą swój początek z bezpośredniego oglądania przedmiotów zewnętrznych. Rozkosze te, wedle mego mniemania, pochodzą wszystkie od widoku rzeczy wielkich, niezwyczajnych lub pięknych. A więc, po pierwsze, Addison mówi, że można powiedzieć organem umysłu, który odpowiada za nasze doznania estetyczne, on jeszcze tego tak nie nazywał, ale już wkrótce to słowo też powstanie. A więc, które odpowiada za to, co przeżywamy w kontakcie z naturą, jest wyobraźnia. To wyobraźnia, która rejestruje sygnały zmysłowe dochodzące ze świata zewnętrznego, ma swoje przyjemności, by tak rzec. I Addison mówi, że źródła tych przyjemności są trzy. Albo wtedy, kiedy obcujemy z czymś potężnym, albo wtedy, kiedy obcujemy z czymś pięknym, albo wtedy, kiedy obcujemy z czymś niezwykłym, z czymś, co nas zaskakuje. Skoncentrujmy się na tym, co wielkie, bo to nas dzisiaj najbardziej interesuje. I Addison mówi tak. Przez wielkość nie mam jedynie na myśli masy jakiegoś poszczególnego przedmiotu, lecz rozległość widoku, który oglądamy jako jedną, niepodzielną całość. Takimi są widoki otwartych pól, rozległej i dzikiej pustyni, olbrzymich zwałów górskich, urwistych skał i przepaści lub szerokiego rozlewiska wód. Nie uderza nas tu nowość lub piękno widoku, lecz pewien rodzaj surowej wspaniałości, która przejawia się w wielu z owych zadziwiających tworów przyrody. I więc Addison,
który znał ten list Johna Dennisa, ponieważ on został bardzo szybko, bo już w 1693 roku włączony do takiego tomu jego pism zebranych i stał się publiczną własnością po prostu i wszyscy zainteresowani, a Addison do nich należał, ten list znali. Więc Addison próbował, można powiedzieć, dopracować, czy też opracować teoretycznie to, co Dennis opisał jako swoje własne przeżycia. A więc Addison dokonał takiego pierwszego wysiłku usystematyzowania naszych doznań w kontakcie z naturą. I to doznanie, które on nazywa doznaniem piękna, było zupełnie tradycyjne. Starożytni już tego rodzaju doznania znali. Nie wiem, są listy na przykład Pliniusza, który opisywał okolice swoich willi. Miał dwie wille poza Rzymem. Opisywał ich okolice w kategoriach piękna, w kategoriach widoków. On mówi, że lubi wspiąć się na wzgórze okoliczne i patrzeć z tego wzgórza na te wszystkie rozległe pola, doliny, wijące się rzeki. Tego rodzaju doznania, a więc doznania przyjemności w kontakcie z pięknem, były zupełnie tradycyjne. Natomiast to doznanie, które Addison nazywa wielkim, ale chodzi o wzniosłość, było czymś rzeczywiście nowym. I jeszcze Addison mówi tak, próbując wytłumaczyć mechanizm tego przeżycia. Wyobraźnia nasza lubi, gdy wypełnia ją jakiś przedmiot i gustuje w uchwyceniu tego, co jest zbyt wielkie dla jej zdatności. Nieograniczone widoki wprawiają nas w lube zadziwienie, a przy przyjmowaniu ich w siebie odczuwamy w duszy ukojenie i zachwyt. Addison wyobrażał sobie wyobraźnię tak, jak wyobraża ją sobie John Locke. Filozof, który no właściwie zorganizował, można powiedzieć, myśl filozoficzną XVIII wieku w Anglii. I Locke wyobrażał sobie wyobraźnię jako rodzaj takiego, bo ja wiem, naczynia albo worka. Że oto wyobraźnia jest w naszym umyśle rodzajem takiego worka, do którego wpadają nasze doznania zmysłowe. I ten worek, w tym worku one się, że tak powiem, mieszają. I teraz, jeżeli te doznania są rzeczywiście ogromne, a więc pochodzą od rozległych widoków, ogromnych rzeczy, to ten worek się napełnia, bądź też wręcz rozciąga. Nie wiem, to tak jak z żołądkiem. To ja wiem, że brzmi głupio, ale trochę tak to sobie wyobrażano. Więc w momencie, kiedy rzeczywiście te doznania są kolosalne, to nasza wyobraźnia się rozciąga. I wtedy doznajemy uczucia wzniosłości. Wtedy wyobraźnia nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiarem wrażeń, mówiąc inaczej. A więc my mamy w języku polskim słowo nie do wyobrażenia. A więc coś, co przekracza nasze możliwości wyobraźni. Nie wiem, jeżeli pomyślimy o nieskończoności, to nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, jeżeli pomyślimy o rozległości wszechświata, który ma, nie wiem, 16 miliardów lat świetlnych w tę i w tamtą. To jest dla nas niewyobrażalne. I jeżeli napotykamy myślą bądź wzrokiem na coś, co jest niewyobrażalne, to doznajemy takiego wstrząsu. Przechodzi nas dreszcz. Doznajemy takiego specjalnego uczucia. I to uczucie nazywano wzniosłością i aplikowano do naszego
doznania, między innymi gór. I kończąc ten wywód czysto teoretyczny, czy taki bardziej filozoficzny, nie sposób nie powiedzieć o Edmuncie Berku, który w roku 1757 wydał książkę pod tytułem Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna. I on próbował tłumaczyć te dwa rodzaje doznań estetycznych w sposób fizjologiczny z kolei. I Berg uznał, że nasze doznania estetyczne, a więc to, co się z nami dzieje, kiedy patrzymy na coś i doznajemy wzruszeń wzrokowych albo wizualnych, jest zakorzenione fizjologicznie w naszych najgłębszych potrzebach. I on mówi, że piękno jest zakorzenione w naszej potrzebie zachowania gatunku, czy też no, popędzie seksualnym, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli. I że piękne, za piękne uważamy to, co można powiedzieć, na co patrzymy bezinteresownie, ale w kontekście jakby upodobania miłosnego, by tak rzec. To słowo bezinteresowność jest tutaj niezwykle istotne. Natomiast, co nas bardziej interesuje, Berg mówi, że uczucie wzniosłości budzi się wtedy, kiedy patrzymy na coś, co nam zagraża, a więc na coś, co powoduje w nas autentyczny lęk przed śmiercią. Mówi, że wzniosłość dotyka naszego lęku przed śmiercią. Ale wtedy, kiedy patrzymy na coś strasznego, groźnego i zagrażającego nam w poczuciu bezpieczeństwa, wówczas rodzi się w nas estetyczne uczucie wzniosłości. Nie wiem, prosty przykład. Burza. Kiedy jesteśmy na zewnątrz, nie wiem, na otwartej przestrzeni i walą pioruny, nie mamy doznań estetycznych. Po prostu spadamy. Natomiast jak siedzimy sobie spokojnie w domu, popijamy koniaczek i patrzymy przez okno i walą pioruny, a to co innego, to jesteśmy bezpieczni i wtedy możemy się burzą cieszyć. A więc wtedy burza jest dla nas czymś przyjemnym, mimo że wielkim, ogromnym, groźnym, właściwie no śmiertelnie groźnym. Więc to jest teoria, którą mocno krytykowano właśnie ze względu na taki jej raczej fizjo niż psychologiczny charakter, że ona być może sięga zbyt głęboko do naszej biologii właśnie. Tak czy siak, była to teoria dość popularna i ona właściwie w znacznej mierze tłumaczy nasze upodobanie do rzeczy strasznych i groźnych. Łącznie, jeżeli ktoś lubi chodzić na horrory i filmy grozy, to Berg to doskonale tłumaczy. Znaczy, siedzimy w kinie i jesteśmy bezpieczni. Wiemy, że to jest tylko celuloidowa taśma. Wówczas taki horror sprawia nam przyjemność. Gdyby te potwory rzeczywiście wyszły, byłoby oczywiście dużo gorzej. Więc Berg wymienia cały szereg własności czy jakości przedmiotów, które budzą w nas poczucie czy uczucie wzniosłości. I jak Państwo widzą, zaznaczyłem grubiej te, które odnoszą się również do gór, a więc trwoga, tajemniczość, wtedy, kiedy nie wiemy, co nam grozi. To Berg wiedział, że wtedy boimy się najbardziej, kiedy pozwalamy naszej wyobraźni pracować, kiedy nasza wyobraźnia
wyobraża sobie, jakby potęguje przyczynę strachu. Moc, coś, co nas przerasta kolosalnie bądź potężnie, albo brak, jak pustka. Ogrom, ciągłość i jednorodność, a więc coś, co się ciągnie w nieskończoność. Właśnie, nieskończoność, wielkość w budowli. Berg mówi o piramidach, ale piramidy to też właściwie rodzaj gór. Trudność, przepych, światło i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, Berg opisuje naszą psychologiczną reakcję na świat zewnętrzny, tyle tylko, że ta psychologiczna reakcja jest jego zdaniem bardzo głęboko zakorzeniona w nas biologicznie. My może dzisiaj byśmy powiedzieli genetycznie, no ale właściwie mniej więcej o to samo chodzi. I teraz chciałbym Państwu tylko króciutko właściwie, bo bardziej zależy mi na tej, na tym zespole idei, które składają się na ten zespół jakby klocków, z których składa się nasze własne poczucie wzniosłości. Ale to jest niezwykle ciekawy problem, czy niezwykle ciekawe zjawisko. Mianowicie w XVIII wieku podróżowanie do Włoch stało się już nie tyle modą, nie tyle wyszukaną przyjemnością, ile właściwie koniecznością. Niemal każdy arystokrata musiał odbyć podróż do Włoch. W ramach swojej edukacji te podróże często się przeciągały na całe lata. Tak czy siak, wraz z rozmnożoną ilością podróżnych rozmnożyła się literatura podróżnicza, epistolograficzna i rzeczywiście w XVIII wieku mamy całą masę relacji również z przekraczania Alp. I niezwykle ciekawe jest to, że te relacje są bardzo do siebie podobne. I tutaj, to jest w ogóle odrębne zagadnienie, którym się nie możemy dzisiaj zająć, bo niestety nie możemy się zająć wszystkim. Technika podróżowania. To są na ten temat książki, więc polecam Państwu, w jaki sposób się przemieszczano, w jaki sposób wyglądały gospody, jak tam się nocowało, czasami w łóżku z obcymi ludźmi. To zupełnie jest jakby odrębny świat. To, że my narzekamy, że samolot się godzinę spóźnił, to naprawdę dobrze jest wtedy sobie przypomnieć, co ci ludzie całymi tygodniami znosili, żeby gdzieś się przemieścić. Więc oczywiście najchętniej jeżdżono wszelkiego rodzaju pojazdami konnymi, ale oczywiście w górach one nie wszędzie mogły wjechać. To po pierwsze. Po drugie, przepraszam Państwa, jest zła jakość, ale nie znalazłem lepszej. Te podróże były niebezpieczne. To jest obraz Filipa de Luterburga, most się wali. I w tych listach znajdują się nieustannie relacje takie powtarzane, jak taki topos literacki, o zasłyszanych historiach, właśnie jak to zawalił się most, albo kogoś przywaliło, że konie się potopiły, ludzie powpadali do wody. To każdy podróżny taką relację zamieszczał w swoich pamiętnikach bądź listach. Tam, gdzie się nie dało jechać ani powozem, ani na koniu, ani na mule, było się noszonym. Nikt nie chodził. To było absolutnie wykluczone, żeby arystokrata zrobił 3 kroki. To było wykluczone. Więc oni byli noszeni w takich krzesłolektykach. I to oczywiście była groza innego rodzaju, bo musimy sobie wyobrazić, że oni już wchodzili na te ścieżki, po których nic innego ich by nie przeniosło. No i oni byli właściwie zdani na łaskę i niełaskę tych 2 facetów, którzy ich dźwigali. Więc ci faceci oczywiście się potykali, to się
chwiało, pani ma rację. Więc to były przeżycia, no, ta trwoga, o której tutaj mówimy, była absolutnie realna. Była absolutnie realna. Czytałem taką relację pewnej pani, która mówiła, że jakaś zabłąkana krowa nadepnęła na właśnie ten drąg od tej elektryki, ona spadła, no, niemalże w przepaść. Więc to takie zupełnie nieoczekiwane czasami zdarzały się przygody. Są też relacje mówiące o tym, że jak już przyszło do zjeżdżania z góry, to niekiedy na saniach. I to opisywano jako rodzaj przyjemności, że jednak tutaj przyjemność brała górę nad trwogą, gdy tymczasem ludzie niesieni w tych krzesełkach raczej narzekali na to, że się boją, a nie, że jest im przyjemnie. Więc tylko dwa takie krótkie cytaty z... Najpierw z takiej relacji Johna Boyla, który przemierzał Alpy w 1754 roku i pisał tak. Widok wysokich świerków, kasztanów i modrzewi, ogromnych wodospadów, ryczących górskich rzek, dostarczał zaskakującej różnorodności, zarazem okropnej, przyjemnej i nie do opisania w żadnej ludzkiej mowie. I to w tym 1754 roku. To połączenie trwogi, przyjemności i niemożności wysłowienia własnego doświadczenia stało się już właściwie trochę takim oklepanym toposem. Nikt nie pisał inaczej. 30 lat później niejaka Hester Lynch Piozzi pisała z kolei tak. Z pewnością pierwsze wrażenie, jakie powstaje w umyśle każdego podróżnego na widok tak straszliwej potęgi, to poczucie pełni, której nigdy przedtem nie zaznał, i zadowolenia, że można zobaczyć na ziemi coś prawdziwie wielkiego, jakiś przedmiot zdolny zaspokoić żywą wyobraźnię. Dotykamy tutaj problemu, który nas, wydaje mi się, niezwykle interesuje, ponieważ to jest mechanizm powstawania i rozprzestrzeniania się idei, w tym idei estetycznych. Jak to się dzieje, że w roku, nie wiem, 1680, załóżmy, górami nie interesował się nikt i nikt o nich nie pisał. A w roku 1700, załóżmy 60, pisali o nich wszyscy i wszyscy się nimi zachwycali i że wszyscy się zachwycali w ten sam sposób. Więc to jest mechanizm kulturowego utrwalania pewnych wzorców przeżyć. Ci ludzie doznawali tych przeżyć w sposób autentyczny. Ale zanim wyruszyli w podróż, czytali relacje innych. Być może albo z dużą dozą prawdopodobieństwa znali słynne relacje, takie jak na przykład wspomnianego Josepha Edisona, który również swoją relację z podróży włoskiej, którą odbył dokładnie na przełomie wieku XVII i XVIII, w 1705 roku wydał. I to była relacja, która przeszła przez cały szereg wydań i była bardzo poczytna. I on między innymi opisywał swoje przejście przez Alpy. Więc każdy, kto miał się przedostać do Italii, najpierw czytał. Czytał sporo takich relacji. I tutaj napotykamy bardzo ciekawy problem, mianowicie na ile nasze doznania już na miejscu są autentycznym przeżyciem tego, co nas otacza, a na ile są tylko odpowiedzią na pewne oczekiwania, które ukształtowaliśmy w sobie jeszcze w domu pod wpływem lektury. To nie jest łatwe do rozważenia. To znaczy, jak wielki wpływ na to, co przeżywamy, na nasze autentyczne przeżycia ma nasza lektura, ma słowo pisane, ma język. Bo w końcu 100 lat wcześniej ludzie przejeżdżali i nic.
100 lat później ludzie przejeżdżali i wszyscy byli zainteresowani. Więc jest to niewątpliwie taki trochę mechanizm mody. Jest to mechanizm oczekiwań i spełnienia oczekiwań, ale również jest to mechanizm budowania autentycznych przeżyć w oparciu o doświadczenia literackie. I to jest niezwykle istotne, znaczy jakby można powiedzieć, dotykamy zupełnie namacalnie problemu kształtowania naszych postaw przez literaturę. Kształtowania naszych, powtarzam to, autentycznych i prawdziwych przeżyć przez nasze doświadczenia właśnie literackie. To jest niezwykle, niezwykle ważny i istotny proces, bo on sprawia, że idee, które no, powiedzmy pod koniec wieku XVII były zupełnie jednostkowe i no, ledwie wymyślone, po paru dziesiątkach lat stają się powszechne. Wszyscy o tym mówią i wszyscy chcą tego doznać. Więc to jest niezwykle, niezwykle, wydaje mi się, interesujące. I wreszcie należałoby spytać, co się dzieje z malarstwem. Ponieważ skoro natura jest do patrzenia raptem, okazuje się, że na naturę warto patrzeć po to, żeby ją przeżywać. To w końcu malarstwo też jest do patrzenia i też oferuje przeżycia. Więc rodzi się pytanie, w jaki sposób XVIII-wieczni malarze radzili sobie z problemem gór i z problemem wzniosłości w ogóle. I tutaj napotykamy na problem, można powiedzieć, pierworodny, znowu opisany na początku wieku XVIII przez Josepha Addisona. Ja polecam Państwu ten tekst, bo to jest tekst pod wieloma względami założycielski dla w ogóle estetyki natury, ale też dla wielu innych spraw w XVIII wieku. To są takie luźne eseje. To naprawdę było napisane w czasopiśmie, które to czasopismo było drukowane raz bądź dwa razy w tygodniu. Addison to pisał ad hoc. Po prostu cały czas wypluwał z siebie te eseje. One były drukowane i trafiały głównie do kawiarni. Ludzie, cały Londyn to czytał. I to była no, świetna, można powiedzieć, platforma, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do propagowania idei. Addison pisał między innymi tak. Gdy spoglądamy na dzieła natury i sztuki i rozważamy, w jakim stopniu zdatne są one do zabawienia naszej wyobraźni, postrzeżemy, jak wiele nie dostaje sztuce w porównaniu z naturą. Bo chociaż dzieła sztuki mogą czasem zdać się nam równie jak natura piękne, nie mogą mieć w sobie nic z ogromu i rozległości dostarczających umysłowi widza tak wielkiej rozrywki. Addison mówi tak. Pod względem piękna sztuka może dorównać naturze, a niekiedy może nawet ją przewyższyć. Addison pisał o poezji, ale zjawisko przewyższania pod względem piękna natury przez sztukę było znane od starożytności. Mamy kopie dwóch słynnych posągów, Apolla Belwederskiego i Herkulesa Farnese. Te posągi były pomyślane jako próba stworzenia ideału. Ideału, który przewyższałby swoją doskonałością każdego z nas. To w końcu był Bóg, to był jeden z, no, jeżeli nie największy, bohater. Więc oni byli ponadludzcy. Ponadludzcy nie tylko swoją siłą, odwagą, albo godnością, chyżością. Apollowi przypisywano takie cechy, ale również swoim pięknem. Więc zadaniem artysty
właściwie od zawsze, można powiedzieć, była próba stworzenia dzieła piękniejszego niż natura. I z tym nikt nie miał problemu i tego nikt nie kwestionował. Natomiast, mówi Edison, jeśli chodzi o próbę stworzenia dzieła wzniosłego, to sztuka nie ma z naturą szans. Nie ma szans dlatego, że sztuka operuje na małą skalę. Edison, jak pamiętamy, mówił, porywa nas w naturze ogrom. Więc nie wiem, nikt nie jest w stanie stworzyć posągu wielkości Giewontu. Po prostu nie ta skala. Więc Edison mówi, za małe. Po prostu size matters. Właśnie Edison, można powiedzieć, z jednej strony trochę zamknął problem. Z drugiej strony rzucił wyzwanie. Problem polega na tym, że artyści w XVIII wieku właściwie chyba nie stworzyli takich dzieł, które można by uznać za rzeczywiście wstrząsające i które no, traktowano by czy opisywano by w podobnych kategoriach, które stosowano do opisywania natury. W XVIII wieku w dziedzinie malarstwa przeważał pogląd właśnie retoryczny. Nie tyle wzniosłość funkcjonowała jako kategoria wciąż retoryczna, a nie estetyczno-naturalna. Pierwszy poważny angielski teoretyk sztuki Jonathan Richardson, który pisał swój esej o teorii malarstwa, no, pierwsze wydanie w 15 roku, to drugie uzupełnione w 25, on mówi tak, przez wzniosłość zasadniczo rozumiem rzeczy najdoskonalsze z doskonałych, tak jak doskonały jest tym, co najlepsze pośród rzeczy dobrych. Godność człowieka polega głównie na zdolności myślenia i komunikowania innym własnych myśli. Największe, najszlachetniejsze myśli, obrazy i uczucia przekazane nam w najlepiej dobranych słowach uważam przeto za doskonale wzniosłe w dziedzinie pisarstwa. Tak samo najlepsze i największe myśli i idee przekazane przez malarstwo Richardson uważał za najwznioślejsze. Więc w XVIII wieku prawdziwie wzniosłe malarstwo to było na przykład malarstwo Rafaela. Nie dlatego, że oferowało widoki, ale dlatego, że oferowało ideę bądź opisywało wielkość i godność człowieka. A zatem nie wiem, święty Paweł głoszący kazanie w Atenach, on jest tutaj wzniosły, bądź też wzniosła jest idea czy boskość, która przez niego przemawia. Jeżeli sobie uświadomimy to, że to Bóg przemawia przez Pawła, to wówczas doznajemy też podobnego wstrząsu wzniosłości, ale skierowanego gdzie indziej. Ku wielkości człowieka, ku wielkości Boga, ku godności, nie wiem, moralności i tak dalej, i tak dalej. Podobnie Joshua Reynolds, o którym już tutaj była dzisiaj mowa, on z kolei uważał, że najwznioślejsze są obrazy Michała Anioła, więc on mówi, że u Michała Anioła więcej jest poetyckiego natchnienia. Jego idee są rozległe i wzniosłe. Jego ludzie są istotami wyższego rzędu. Nie ma niczego takiego ani w nich samych, ani w ich sposobie działania i pozach, ani też w kształtach ich członków i rysów twarzy, co przypominałoby nam, że przynależą do naszego własnego gatunku. A zatem dla Reynoldsa wzniosłość była znowu wielkością myśli i idei. Była potęgą człowieka albo potęgą Boga, ale nie potęgą natury. Reynolds raz się wypowiadał na temat wzniosłości natury kpiąco.
Więc to były trochę dwa różne światy. To jest znowu odrębny problem, którym się no, trudno, znaczy no, nie sposób powiedzieć o wszystkim, ale ten brak zborności pomiędzy doświadczeniem natury i doświadczeniem sztuki jest dla XVIII wieku dość charakterystyczny, prawdę mówiąc. Kiedy w XVIII wieku próbowano malować taką naturę, nie wiem, górską czy niebezpieczną, to właściwie wychodziła z tego nie tyle wzniosłość, ile dzikość. I to jeden z krajobrazów Richarda Wilsona, jednego z najwybitniejszych, jednego z dwóch najwybitniejszych, nie obok Gainsborough, pejzażystów angielskich. Więc Wilson próbował dobrać scenerię na sposób jeszcze XVII-wieczny do tematu swojego obrazu. Tematem jest Apollo. Nie mam czym Państwu pokazać, ale Apollo jest tu po lewej stronie, tak w krzakach siedzi, właściwie na chmurce i strzela z łuku do dzieci Niobe. Już też nie będziemy może mówili o tym micie. Tak czy siak historia jest tragiczna i tragiczna historia powinna rozgrywać się w ponurym pejzażu. Ten pejzaż powinien emocjonalnie pasować do emocji wywoływanych przez historię, ale to była myśl XVII-wieczna. I pod tym względem można powiedzieć, XVIII wiek nie miał jakoś zbyt wiele do zaoferowania, chociaż to jest z całą pewnością uproszczenie. To już może pominiemy, to są te przeciwne, takie piękne krajobrazy, a więc właśnie można było namalować albo krajobraz piękny, idealny, doskonały, kojarzący się z Arkadią, z sielanką, z życiem pasterskim, ze szczęściem na łonie natury, albo można było, tak jak Salvator Rosa jeszcze w XVII wieku, malować pejzaże dzikie, ponure, nieprzyjemne, nieładne, które jednak były niezbędne do malowania niektórych scen po prostu. Zatem ta XVIII-wieczna malarska wzniosłość natury była, muszę powiedzieć, dość ograniczona. I raczej malarze oferowali nam tak na modłę XVII-wieczną rodzaj takiej ponurej dzikości, niż czegoś rzeczywiście wielkiego, wstrząsającego, zapierającego dech w piersiach. To jest obraz Filipa de Luterburga, jeden z pierwszych, które Luterburg poświęcił zjawiskom natury. I to jest miejsce, które rzeczywiście budziło tego rodzaju uczucia wzniosłe, co Alpy, mianowicie wodospad w Schaffhausen na Renie, taka trochę europejska Niagara, ale Luterburg namalował go, można powiedzieć, tak zwyczajnie, tak jakby uważał, że malarstwo powinno w sposób dokładny i dosłowny pokazać wielkość tego wodospadu, ponieważ ta wielkość jest oczywista i ona tutaj, można powiedzieć, jakby zadziała sama sobą i że artysta ze swojej strony nie musi dokładać żadnych artystycznych jakości, które by podkreślały tę wielkość natury. W związku z tym wydaje mi się, że ten obraz wciąż nie budzi w nas takich emocji, które mógłby budzić, ale 20 lat później Luterburg, który no, był między innymi również malarzem scenografii teatralnych i dość dobrze poznał
efekty, na przykład efekty światłocieniowe, którymi malarz może się posłużyć, żeby wzmocnić działanie obrazu. Namalował taką lawinę w Alpach i to rzeczywiście robi wrażenie. Tyle tylko, że to jest, można powiedzieć, dramat ludzki. Bo tutaj z lewej strony widzimy na drodze ludzi, których zaskoczyła ta lawina, ale więc oni przeżywają tę tragedię gestykulując. Z prawej strony widzimy ruiny mostu. Nie wiem, czy to Państwo widzą na monitorach, pewnie nie. Ja może wstanę, to jest ciekawe. Który spadł z mostu, on leci w powietrzu. Bardzo go ciekawie uchwycił. Natomiast tutaj nad mostem wystaje z rynku, ze śniegu ręka człowieka przesypanego lawiną. Więc można powiedzieć, że Luterburg tak trochę sztucznie dramatyzuje tę całą scenę i w porównaniu z jego obrazem malarstwo, w ogóle malarstwo, ale iż ten, również ten obraz Josepha Mallorda Williama Turnera, Lawina w Gryzonach, sprawia wrażenie takiego prawdziwego, potężnego dramatu samej natury, bo wprawdzie tutaj ten wielki głaz rozgniata jakąś chałupę, ale właściwie kłębią się tutaj żywioły ziemi, które no, walczą ze sobą, by tak rzec. I to jest rzecz niezwykle ciekawa. Kolejna z niezwykle ciekawych rzeczy, których no, ledwie dotykamy, zdaję sobie z tego sprawę, to to, że ta idea wzniosłości w malarstwie, która gdzieś tam przez cały wiek XVIII żyła, dojrzała i, można powiedzieć, wypłynęła, albo też malarze uczynili z tej idei wzniosłości filar swojej własnej sztuki, swojego własnego stosunku do natury dopiero na początku XIX wieku wraz z romantyzmem. To tak naprawdę romantycy wykorzystali w pełni malarski potencjał wzniosłości i malarski potencjał doświadczenia natury, który się z przeżyciem wzniosłości wiązał. Więc to w obrazach Turnera chyba możemy tego doświadczyć najpełniej. To jest z lewej strony przełęcz świętego Gotharda Turnera. Po prawej stronie obraz Kaspara Wolfa, który był raczej malarzem bardziej topograficznym. Więc Wolf pokazuje nam, jak to miejsce naprawdę wygląda, jeżeli oczywiście na tyle, na ile malarstwo może nam pokazać, jak rzeczy wyglądają naprawdę. A po lewej stronie dokładnie to samo miejsce, pokazane przez Turnera. I tutaj widzimy, w jaki sposób Turner już właśnie nie tyle dramatyzuje, co uwznośla widok tego miejsca, czy też próbuje uwznoślić nasze przeżycie natury w obrazie. Bo Turner obrał zupełnie inny punkt widzenia. Domyślamy się, że maluje z mostu. Ale kiedy patrzymy w dół, to nie widzimy końca, nie widzimy dna. Tam no, ta rzeka płynie stosunkowo nisko, to nie jest kilometr, to jest może 20 metrów. Ale u Turnera to wygląda tak, jakby tam się otwierała się pod nami nieskończona czeluść. I to samo w drugą stronę. U Wolfa pogodne niebo, niebawem się ta dolina skończy. U Turnera nie, piętrzą się góry, nad górami piętrzą się chmury, nad chmurami znowu się piętrzą góry i mamy znowu wrażenie takiej kaskadowej nieskończoności i spotęgowanego efektu. To pokazuję Państwu właściwie tylko jako ciekawostkę i absolutny wyjątek. Obraz Salvatora Rosy, jak widzimy,
sprzed 150 lat wcześniej niż obraz Turnera, pokazujący śmierć Empedoklesa. A Empedokles był filozofem greckim, miał według różnych mitycznych relacji albo rzucić się po prostu w przepaść, albo rzucić się w krater Etny i w ten sposób odebrać sobie życie. Więc to jest temat, który daje malarzowi możliwość pokazania grozy spadania. I Rosa to zrobił. To jest niebywałe, że ci malarze umieli to zrobić. Patrzymy na Empedoklesa, to właściwie widzimy, że Rosa używał tych samych bądź podobnych efektów malarskich, którymi posługiwał się Turner. Też tę taką nieskończoną przepaść w dół, też to pogmatwanie przestrzeni, nie dające nam punktu oparcia, taką tajemniczość, właśnie niejasność, która buduje napięcie, potęguje przeżycie. Więc to jest właściwie tylko jakby margines. Natomiast już kończąc powoli, John Ruskin tłumaczył nam, na czym polega sztuka Turnera, na czym polega potęga jego malarstwa w oferowaniu nam wzniosłych przeżyć. I Ruskin, który był pewnie najwybitniejszym XIX-wiecznym angielskim krytykiem sztuki i wielkim admiratorem Turnera i wspierał go przez całe życie, mówił tak, że są dwa rodzaje pejzażystów. Są pejzażyści, którzy pokazują naturę tak, jak ona wygląda, czyli malują widoki natury. A z drugiej strony są pejzażyści poeci, a więc ludzie obdarzeni licencją poetycką na zmienianie wyglądu świata. On mówi, Turner zmienia wygląd rzeczywistości, ponieważ nie maluje tego, co widać, ale maluje to, co przeżywa. Więc to są pejzaże przeżywane. Więc Turner wszystko potęguje. Turner wszystko zmienia po to, żeby zaoferować nam wznioślejsze przeżycie, a więc wywrzeć na nas potężniejszy efekt. Longinos nazwałby to amplifikacją, czyli wzmocnieniem działania języka. Ale u Turnera mamy poczucie obcowania z naturą. Mamy poczucie obcowania z prawdziwą naturą. Mimo, że Turner nie pokazuje nam dokładniej wyglądu. Natomiast już zupełnie na koniec chciałbym tylko Państwu pokazać właściwie dwa obrazy jakiego Johna Martina, mniej znanego malarza, chociaż dość głośnego za życia, który operował przesadą na skalę wprost niebywałą. On wybierał tematy katastroficzne. Potop, zagłada Sodomy i Gomory, tutaj zagłada Pompejów, kiedy dosłownie ogień leje się z nieba. I to trudno już właściwie analizować ten obraz, ale rozległość tego pejzażu zupełnie w malarstwie niebywała i ten efekt zamykającego się ogniem nieba robią tutaj, rzeczywiście robią wrażenie. I to po drodze jeszcze Turner pokazujący erupcję Wezuwiusza, powiedziałbym naturalną. Powiedziałbym, że Turner jednak trzymał się prawdy natury nawet wtedy, kiedy przesadzał. Natomiast Martin nie. I to jest jego późne arcydzieło, jego najsłynniejszy obraz, Wielki Dzień Gniewu, czyli po prostu apokalipsa, zagłada ludzkości wtedy, kiedy ziemia się dosłownie zamyka. Jak Państwo się przyjrzą, to tutaj na tych skałach tam są całe miasta, które się walą w przepaść. To nie jest ogromny obraz. On jest duży, ale nie jest ogromny.
Natomiast to był obraz, który właściwie był w pewnym sensie prekursorem kina, ponieważ ten obraz objeżdżał w takiej budzie wędrownej, jakbyśmy powiedzieli, Anglię i Stany Zjednoczone i w ciemności, w odpowiednim oświetleniu i przy dźwiękach dobywających się zza obrazu widzowie oglądali rodzaj takiego spektaklu apokaliptycznego i ta skumulowane zmysłowe wrażenia i wzrokowe, i słuchowe, i świetlne rzeczywiście musiały budzić taką grozę i potężne przeżycie. Więc można powiedzieć, że zatoczyliśmy koło i od próby zrozumienia u Longinosa działania języka, działania wypowiedzi retorycznej doszliśmy do poprzez próbę zrozumienia, jak patrzymy na świat, jak patrzymy na naturę. Doszliśmy do sposobu, w jaki patrzymy na sztukę. I wreszcie gdzieś na początku, na początku XIX wieku te wszystkie sposoby jakoś się ze sobą połączyły. I chciałbym można powiedzieć, że XVIII wiek, znaczy żadna epoka nigdy nie da się zamknąć w prostej formule. To ani nie był wiek rozumu, znaczy był pod niektórymi względami. Więc jeżeli mówimy o tych mrocznych, o mrokach wieku rozumu, to niewątpliwie pojęcie wzniosłości było jednym z takich, można powiedzieć, podskórnie drążących, pozaracjonalnych przeżyć, czy była to jedna z pozaracjonalnych idei, które bocznymi drogami torowały drogę romantyzmowi i romantycznemu stosunkowi do natury i romantycznemu przeżyciu natury. No i może niech to będzie naszą konkluzją, że właściwie nie ma granic i że nasze przeżycia są płynne, ale też nasze przeżycia są, po pierwsze, mają swoją historię, a po drugie, że my sami jesteśmy przedmiotem tej historii i że nie jesteśmy z tej historii wyjęci. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Rozgrzewający, jak sądzę, temat, zwłaszcza finał w tym zimowym, zdawałoby się, temacie. Ale ponieważ pozwolę sobie na taką małą glosę, ponieważ można ja wiedziałem, ja wiedziałem, że pan profesor będzie miał do mnie sporo zainteresowania z panem doktorem. Tego, co powiedziałem o malarstwie XVIII-wiecznym zwłaszcza. Właśnie, o malarstwie, bo można też powiedzieć, że to był wiek widoków, prawda, się narodzin tego w ogóle sposobu podejścia, jakim jest właśnie patrzenie w kategoriach widoku na choćby naturę. I mowa była tutaj o tym, że w pewnym momencie ten sposób odczuwania Alp, gór, odczuwania, pojmowania stało się coraz bardziej powszechny. I mówiłeś głównie o tym literackim fundamencie, prawda, z którego niekiedy już wychodzono, znaczy jechano w Alpy na przykład właśnie już po lekturze choćby owych opisów. Ja bym tutaj dodał, że w pewnym momencie, czyli właśnie od połowy XVIII wieku będzie też to przygotowanie natury wizualnej się pojawiać, oczywiście dość powoli i nieśmiało, ale widoki alpejskie, choć najczęściej jeszcze dość spokojne, czyli właśnie takie mało groźne, tak redagowane przez malarzy czy grafików, one też będą pewną podstawą do
no, potem naocznego i osobistego przeżycia, albo właśnie będzie się jechało w Alpy, bo widziało się pewne ich widoki. Tak? One mogły być już nawet w niektórych rezydencjach europejskich, na przykład wieszane, czy w albumach oglądane. Jechało się, żeby je skonfrontować z realiami. No i tu też bardzo ciekawa była ta konfrontacja, no bo te widoki najczęściej pokazywały jeszcze Alpy niebezpieczne, tak, prawda? Właśnie spokojne. W takiej konwencji pięknej raczej, bądź malowniczej. Tak. I jeszcze, skoro już o tym zacząłeś mówić, to też jest ciekawe zjawisko, że ci bogaci arystokraci często zabierali ze sobą malarzy, którzy rejestrowali na bieżąco widoki. Więc opłacali, między innymi Turner tak zaczynał. Najmował się jako, no, właściwie w roli aparatu fotograficznego. I więc też była taka potrzeba, żeby zarejestrować to, co się widziało, bo potem jak się wracało, to oglądało się to jako, no, rodzaj przypomnienia o tym, co się przeżywało. Już zanim dopuścimy Państwa do głosu, ja już zakończę za moment mój głos, już za chwilkę Pana poprosimy. Ale z obowiązku gospodarza, ja miałem nadzieję, że ten cytat się tu nie pojawi, bo chciałem Państwu przytoczyć a propos właśnie tutaj tych licznych, głównie angielskich głosów, taki moment z polskiego tekstu, tu bywalca tego pałacu także i towarzysza rozrywek i nauk, dyskusji, jakie toczyły się także w rezydencji łazienkowskiej za Stanisława Augusta. To jest malarz, choć jako malarz w zasadzie nieznany i słaby, zdaje się, Antoni Albertrandi, włoskiego pochodzenia, określany też niekiedy jako pierwszy teoretyk polski. No, jego teoria była dość mizerna, można powiedzieć, ale napisał taki dość długi wiersz o malarstwie, który był czymś w rodzaju takiego poradnika dla malarzy, jak mają różne rzeczy malować, tak? Czy jak on sobie to wyobrażał. I w tym niedawno zresztą przypomnianym w książce, która niedawno się ukazała, Aleksandry Bernatowicz o malarzach tej epoki właśnie, malarzach Warszawy, malarzach dworu Stanisława Augusta także, mamy właśnie cytat z Albertrandiego o właśnie tym, jak góry się jawią, czy jawić powinny w malarstwie. Więc pozwolę sobie jeszcze te dwa wersy, proszę Państwa, przeczytać. Właśnie one są bardzo podobne zresztą do tych już tu cytatów, które padały i pokazują, to jest 1790 rok, jeśli chodzi o publikację tego wiersza. On powstał pewnie wcześniej. Pokazują już właśnie pewną konwencję. To już jest ten moment, kiedy po prostu się wszyscy tak się o górach wypowiadają. Czym dalej wzrok się szerzy, tym dziwniejsze wzory. To okropne przepaści, tu podśnieżne góry. Niestopniałe lodownie, potoki soczyste. Pieczary niedostępne i knieje wieczyste. Tu mamy i tę okropność i dziwność, prawda, którą właśnie w górach należałoby malarsko ująć. Przepraszam za ten wtręt, ale tak, żeby, że tak powiem, łazienki tutaj królewskie i stanisławowski dwór się pojawił i pan się zgłaszał jako pierwszy. Ja tylko wyświetlę Państwu, już nie będę czytał, pewnie najsłynniejszą strofę o górach z wiersza o krytyce Aleksandra Pope'a, który, jak sądzę, którego Randy, wydaje mi się, po prostu znał. Chyba pan był pierwszy, tak? Także zapraszamy, ale mikrofon podam, dobrze? Bardzo proszę sygnalizować pytanie. Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania. Jedno dotyczące kwestii, o której pan przed chwilą powiedział, a drugie dotyczące obrazu, na którym skończył pan wykład. Otóż po pierwsze chciałem się dowiedzieć o to, czy słusznie wydaje mi się, że tutaj widać różnicę między pewnego rodzaju modą w epoce oświecenia i w epoce romantyzmu, ponieważ wspomniał pan o arystokratach, którzy wynajmowali malarzy w czasie swoich wycieczek. Ja akurat przypomniałem sobie w tym momencie o Talbocie, obok Daguera, pionierze fotografii, który poszukiwał sposobu prostego
i szybkiego uwiecznienia krajobrazów, ponieważ sam nie był utalentowanym rysownikiem, a w tym czasie była raczej już moda na to, żeby to sam ten podróżnik rysował to, co widzi. I czy rzeczywiście jest tak, jak mi się wydaje, ponieważ ja jestem laikiem, czy rzeczywiście jest tak, że w dobie romantyzmu raczej pojawiła się moda na to, żeby samodzielnie tworzyć te takie malarskie wspomnienia z podróży. A drugie moje pytanie dotyczy tego obrazu, ponieważ, przepraszam Państwa, ja nie jestem historykiem sztuki, więc to, co powiem, może wydaje się specjalistom dosyć banalne, dosyć naiwne, ale mi ten obraz przywodzi na myśl i ten poprzedni z Zagłady Pompejów i Herkulanum przywodzi na myśl te surrealistyczne pejzaże Beksińskiego. I czy tutaj można doszukiwać się jakiejś inspiracji? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Od początku. Jeżeli chodzi o samodzielny sposób rejestrowania widoków natury, to on był tworem jeszcze XVIII-wiecznym. I pod koniec lat 60. właśnie obok takiego wzniosłego sposobu podejścia do przyrody i pięknego, ukształtował się jeszcze trzeci, o którym myśmy tutaj nie mówili. Mianowicie Anglicy wymyślili pojęcie malowniczości. To niejaki ksiądz Gilpin pod koniec lat 60. zaczął publikować książki, które propagowały malownicze podróże i malownicze krajobrazy. I on uznał, że malownicze krajobrazy to są takie, które gdyby są stworzone jako gotowe widoki do namalowania. I on zachęcał Anglików, żeby udawali się w podróże po swoim własnym kraju w poszukiwaniu takich widoków, które byłyby ciekawe, które nie są do końca piękne, ale nie są też wzniosłe. On stworzył całą teorię, która mówiła, jakie to są widoki, to już wszystko jedno. Ale on zachęcał też Anglików, żeby brali ze sobą akwarele. I w Anglii zrodził się, to właśnie zupełnie rzecz niebywała, ogromny taki, no nie mówię, że powszechny, ale bardzo szeroki ruch akwarelowy. Akwarelki to są, jak Państwo wiedzą, małe kasetki z farbami, wodne, niebrudzące, można je wziąć ze sobą i bardzo dużo amatorów po prostu malowało w plenerze. Więc ta potrzeba rejestrowania tego, co się widzi, jest XVIII-wieczna. Ja tego nie rozwinę, ale romantyzm został wymyślony w XVIII wieku. To na pewno. Romantycy tylko posklejali te idee do kupy i mieli na tyle odwagi, żeby to ogłosić światu. Natomiast no rzeczywiście wszystkie składowe części zostały w XVIII wieku wynalezione, łącznie właśnie z tą potrzebą zapisu, z tą potrzebą rejestracji. Natomiast jeśli chodzi o Beksińskiego, to no cóż, XX wiek jest pełen różnych redakcji no czegoś, co można by nazwać malarstwem grozy, która ma swoje korzenie w XVIII-wiecznej wzniosłości. Czy to jest to samo? Pewnie nie. Natomiast gdyby mnie pan zapytał, czy Beksiński korzystał z tego rodzaju schematów, to pewnie bym powiedział, że tak. Że, albo przynajmniej, że można go w ten sposób interpretować. Czyli to no, jest jakiś trop. To jest jakiś trop. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, pytania jeszcze, czy może uwagi? Tak? Proszę poczekać sekundkę, dobrze podam. Ja chciałam, dwie sprawy. Jedna to jak nazywał się
ten ksiądz, o ile zrozumiałam, który wprowadził i propagował pojęcie malowniczości, bo nie dosłyszałam. William Gilpin. William Gilpin. Gimpil? Gilpin, tak. Tak Gilpil. Jak Gilpin przez G. G-I-L-P-I-N. A w jakich on latach mniej więcej żył? On zaczął publikować, pierwszy jego tekst wyszedł w 1768 roku. I potem on publikował w latach 70. i 80. Dziękuję. A druga sprawa to jest taka, chciałam dowiedzieć się, może panowie profesorowie orientują się, czy król Stanisław Poniatowski zostawił jakieś opisy właśnie przejazdu przez Alpy, bo chyba dokonywał tych wojaży, czy nie był we Włoszech? Ja nie znam. Nie był? Nie był. Nie był we Włoszech? Ojej. No to naprawdę smutne. To dziękuję uprzejmie. Wydaje się, że jemu również było smutno z tego powodu. Na to są pewne dowody. No, sprowadzał się Włochy tutaj. Tak, właśnie. Jest pewna nostalgia za Włochami. Niewątpliwie u niego widoczna. A jest to rzeczywiście dość dziwne, bo podróżował oczywiście jeszcze przed objęciem tronu dużo po Europie, a Włochy były najoczywistszym adresem, prawda, celem takich podróży arystokracji, także polskiej. No tutaj Stanisław Poniatowski, młody właśnie, jest dość wyjątkowy, niestety. Także ani Alp, ani Włoch nie mamy tu. No może to była pewna szkoda jeszcze. Tak? Bardzo proszę. Może to trochę nie na temat, ale emocjami ludzi i takim poczuciem wzniosłości od najdawniejszych czasów rządziła muzyka. Marsze, nie marsze, to zdaje się, że pierwsze marsze i hymny to wymyślili Chińczycy w ogóle, prawda? Czy pan ma coś tutaj w tej dziedzinie też do powiedzenia? Mniej się znam, czy słabo się znam na muzyce i na teorii muzyki i prawdę mówiąc nie potrafię powiedzieć, czy teoretycy XVIII-wieczni używali pojęcia wzniosłości do opisywania muzyki. Nie wiem, ale z przyjemnością się dowiem, bo to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że XVIII-wieczna muzyka chyba nie oferowała aż tak wstrząsających na tyle, na ile ja się słabo na muzyce znam, nie oferowała aż tak wstrząsających, wydaje mi się, przeżyć, żeby aż pojęcia wzniosłości do ich opisywania używać. Nie wiem, ale się dowiem. Także bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe. No bo wiadomo, właśnie no, wszystkie sztuki na jakimś poziomie się spotykają, więc mówiliśmy, że się spotyka literatura i poezja z malarstwem. Właśnie no, też byłoby ciekawe zbadać, czy muzyka do nich dołączyła i w którym momencie. Tu jednak najczęściej w XVIII-wiecznych dyskusjach pojawia się problem tych różnic w możliwościach na przykład oddziaływania między poezją a malarstwem, prawda? To jest ten problem, który przez całe stulecie właściwie wędruje przez rozmaite dyskusje. Właśnie ile albo co może przekazać poezja, a co może malarstwo, czymś tu się różnią i też jaką mają siłę oddziaływania na przykład, więc to jest oczywiście taki wątek, którym głównie te dwie dziedziny no jak gdyby współgrają czy konkurują właśnie w tych rozmaitych teoretycznych rozważaniach. Proszę Państwa, jeszcze może ostatnie pytanie. Tak, to bardzo proszę. Wydaje mi się, że pan właśnie doktor jakoś tą wzniosłość przedstawił jak
w momencie rodzenia się taki instatus nascendi, ale to chyba jest jakaś kategoria estetyczna i filozoficzna. Potem chyba u Kanta też ona się pojawia. Tak, naturalnie. I właśnie coś może jeszcze tak bardziej ogólnie o tym pojęciu, już poza tym kontekstem stricte takim malarskim czy poetyckim? No, to właśnie no, chyba by wymagało w ogóle odrębnego wykładu. Nie da się chyba tak powiedzieć. Znaczy, jasne, oczywiście pojęcie wzniosło, znaczy no, Kant z niego uczynił w ogóle kanwę swojej estetyki. To prawda. Natomiast znaczy, boję się, że znaczy, ja przynajmniej nie potrafię to krótko odpowiedzieć no, w ramach takich pytań i odpowiedzi, ale rzeczywiście no, pojęcie wzniosłości jakby zrobiło karierę również filozoficzną czy w estetyce filozoficznej. Od Kanta począwszy było przywoływane no, również w XX wieku, także ono nieustannie trwało, nie wiem, nawet przez artystów abstrakcyjnych, jak nie wiem, Barnett Newman. Więc to jest pojęcie, które rzeczywiście zrobiło no, ogromną karierę. Tyle tylko, że no właśnie no, nie sposób tego opowiedzieć. Także no, muszę się wykręcić, bo to jest ogrom, to jest ogrom. Proszę Państwa, do Kanta zapewne powrócimy w tym akurat właśnie cyklu, bo tak założyliśmy, że wykłady przerwiemy na wiosnę i w kwietniu w miejsce właśnie jednego z wykładów w tym cyklu będzie taka dyskusja kilku zaproszonych gości. Właśnie ma ona krążyć wokół tej kwestii, czy oświecenie było racjonalne czy irracjonalne, czy było jasne oświecenie, prawda, czy było świetliste i jasne, czy bywało mroczne. I tu niewątpliwie będziemy gdzieś czy wychodzić od, czy dochodzić do także myśli tego niemieckiego filozofa, więc sądzę, że temat powróci. A tu rzeczywiście ja już bym się nie zgodził na to, żeby pan doktor rozwijał teraz myśl na temat Kanta, bo byłoby to rzeczywiście, wymagałoby niewątpliwie wejścia bardzo głęboko i szeroko w no, kwestię, bo Kant rzeczywiście uczynił z tego pojęcia dość tak okazjonalnie stosowanego przez większość tutaj wymienianych pisarzy i myślicieli, uczynił rzeczywiście coś bardzo poważnego, no, kategorię niezwykle poważną, więc to faktycznie na inną okazję. Bardzo dziękujemy Państwu. Cieszę się, jak zwykle te dyskusje się toczą i mamy okazję także rozmawiać z naszymi wykładowcami, więc bardzo dziękuję panu Jackowi Jaźwielskiemu także za jej wywołanie i za tak ciekawy materiał i przemyślenia. Zapraszamy Państwa, przypomnę, jutro do Pałacu Myślewickiego na dyskusję filozoficzną, we wtorek do Teatru Stanisławowskiego bądź Pałacu na Wyspie. To będzie jeszcze podane, także proszę śledzić także nasze ogłoszenia na stronie Muzeum Łazienki Królewskie na spotkanie poetyckie, czy spotkanie literackie z profesorem Bralczykiem i z Adamem Mickiewiczem, a także na nasze kolejne wykłady z cyklów, które, przypomnę jeszcze Państwu, tam te broszury są, więc bardzo prosimy się częstować. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.